Dzień dobry Państwu. Dzisiaj spotkałem żuka smutka. Mega rzadkość, bo jeszcze w dodatku w wersji strażackiej. Rozpalamy, czy gasimy. Ciekawe, co to za reklama. intodifference.pl. Mega rzadkość. Żuki ogólnie w wersji strażackiej najbardziej się cenią, jeśli chodzi o ceny, na przykład na Otomoto, na Allegro, na Oliksie lub na Marketplace na Facebooku. Natomiast tu mamy jeszcze wczesną wersję z tym starym przodem. Produkowany, zdaje się, od końcówki lat 50. do początku lat 70. A14 chyba to się nazywa ten model dokładnie. No mam pytanie do Was, czy lubicie właśnie żuki z tej starszej wersji, z tym starym przodem, czy te nowsze? Powiem Wam jako ciekawostkę też, że w latach 90. nigdy nie widziałem żuka smutka. Nawet nie wiedziałem, że tak to się nazywa, dopiero w internecie dowiedziałem się, że na te starsze wersje się mówi żuk smutek. Prawdopodobnie, bo smutnie wygląda z przodu, chociaż ja wiem, co tu takiego smutnego, ale to już nawet w tamtych latach była mega rzadkość, żeby spotkać takiego żuka. No, królowały te nowsze wersje, które były aż do końcówki lat 90. produkowane, do 98 roku. No tutaj ktoś coś na bas grał, kredą albo mazakami. Czyli jakaś impreza pewnie była. 15 stopni w domu, a ktoś ma 7 stopni. Z rodziną cieplej. 22 stopnie na bogato. No nie wiem, o co chodzi tutaj. No jakaś impreza jest, nawet marker, można się podpisać. Nie będę tego ruszał, no to nie mój samochód, nie wiem, czy to tak można. Jaka temperatura w Twoim domu? Można napisać. Daj znać, użyj specjalnego pisaka. Ja nawet nie wiem, ile u mnie jest, ale zazwyczaj 21 stopni jest. Jak już jest 22, to już jest za gorąco. No, fajnie, że udało mi się go spotkać. I nie wiem też, czy pozostałe wersje miały takie okratowanie przy lampach. Chyba właśnie nie. Tutaj jest. Na górze również drabina. No i koguty sygnałowe. W środku chyba łóżko ktoś zrobił sobie. A nie, to ogólnie jest cały wyłożony jakimiś takimi jakby materiałami jak z worków. Proszę zobaczyć, jak ktoś to fajnie zrobił. I odmalowana na kolor kremowy deska razem z przyciskami. Oj, tak trochę po taniości ktoś to zrobił. Przyciski nawet pomalowane. I widać, że pędzlem było malowane. No trochę po taniości. Ale to widocznie ma być projekt dla zabawy. O, tutaj też na przykład już jakaś rdzawka się pojawia. Prawdopodobnie ktoś dla zabawy go sobie tutaj zrobił. Ale nie jest źle. Także taki dzisiaj filmik z żuczkiem. I stary znaczek był właśnie taki. Później był już taki czarny. Prostokątny, można powiedzieć. Miał kąty. Albo ostrokątny, tak powiedzmy. Ostrokątne, bo tam nie wszystkie były kąty proste. No fajny w każdym razie.